Najpierw przesiewamy. No ale co robimy? Mace. Robimy mace, tak jak Jezus jadł. Jak się dzielił apostołami i powiedział, oto moje ciało, tak? I krew moja, tak? I on takie coś jadł. I robimy to teraz w warunkach domowych. Tak mniej więcej, jak to teraz w kulturze żydowskiej jest pamiętane. Czyli najpierw przesiewamy mąkę, tak? Żeby była mięciutka. O. Ale dużo jej. No. Mąka pszenna. Pszenna mąka. Pszenna? Tak, pszenna mąka. Przesiewamy. No dobra, już mamy trochę przesianej, tak? Dużo bardzo. Dużo. I co teraz? Teraz spłujemy mąkę do szklanki. Ile tej mąki? Pół szklanki. O! Mhm. Wszystko tutaj, ale pół szklanki, tak? Mhm. No brawo. Wystarczy już, nie? Sypujemy sól. Sól sypujemy. Dziadek gotuje wodę. Dziadek ma gotować wodę, a my sypujemy sól. No, ile soli? 1/4 łyżka. Ja. Tak dużo? Tyle. To nie będzie zasłony? Nie. Na pewno? Na pewno. Ja nie wierzyłem wczoraj i się okazało, że to nie jest zasłony, to jest pyszne. To jest niam, 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 niam. Nie. No. I mieszamy, tak? Mieszamy. Mieszamy sos. I co robimy teraz? Robimy sobie tu odrobinę porządku, robimy, tak? Na tym. Siądamy coś. No już tu mamy. Odwracamy. Wow, jak babki z piasku. Aha. I robimy na środku dziurkę. No proszę. No co robimy? Dziurkę. O, taką dziurkę na wodę. Jeszcze. O. Jeszcze chwilę. I czekamy aż się wodę. No dobra, to czekamy. Będziemy patrzeć. Duża dziurka. A kiedy oni, dziadek nam powie, kiedy Żydzi robili macę i dlaczego? Dawaj, dziadek. To jest szabasowa sprawa, macę bez zakwasu. Proszę pójść, bo zakwasu nie wolno dodawać coś szabasu. Ale dlaczego jest macę bez zakwasu? Dziadek nie pamięta. Nie, dziadek już nie pamięta wszystkiego. Dziadek nie pamięta. Słuchajcie, chodziło o to, że jak Żydzi wychodzili z Egiptu, to musieli się na szybko, bo tam trzeba było szybko wychodzić, bo ten faraon tak na chwilę się zgodził, a potem ich ścigał, nie? I trzeba było na szybko, słuchajcie, wychodzić. Więc żeby na szybko trzeba było wychodzić, to trzeba było na szybko zrobić jakieś ciasto, cokolwiek do jedzenia. Żeby na szybko zrobić cokolwiek do jedzenia, to robili, nie było czasu, żeby to urosło. Nie było czasu, żeby urosło ani na drożdżach, ani na zakwasie, ani na niczym. Trzeba było na szybko zrobić coś, co ma być gotowe i ma trochę trwać i ma być potem na ileś dni na podróż. Zakwas robi się po 6 miesiącach. Zakwas robi się 3 dni albo tam więcej, 6. Tak? 6 dni, tak? Zakwas robi się 6 dni, a to trzeba było szybko. Trzeba było szybko uciekać z Egiptu, zanim, że tak powiem, faraon zmieni zdanie. Bo i tak później zmienił zdanie i potem ścigał, jak wiemy, tak? Mhm. Ścigał ich, tak? No. Więc czekamy. Czekamy na tą wodę wrzącą. Tak? No. No i czekamy. Dogonił ich faraon? Dogonił? Nie. Nie dogonił. Nie wiem. Nie wiesz? Nie dogonił. Nie dogonił. No to nie, no faraon ich nie dogonił. Prawie ich dogonił przed morzem, tak? Ale się może co zrobiło? Roztąpiło się może, tak? Słuchajcie, jak chodzicie do muzeum w Warszawie żydowskiego, tam jest takie centrum żydowskie, jak to się nazywa? Polin, tak? Jak chodzicie do tego Polin, jak w samym takim przedsionku jakby, nie? W tym do głównej hali, tam jest właśnie jakby budowla tego roztąpionego morza, że tak naprawdę wchodzicie i jak popatrzycie w górę,
to stoicie jakby po prawej i po lewej stronie roztępionego morza. Można się poczuć jak Izraelita przechodzący przez Morze Czerwone, chodząc do tego muzeum. No, woda już nam się prawie gotuje. Jeszcze chwila. Gotujecie razem z nami, więc nie będziemy przyspieszać filmiku, nie? Wszystko od początku. Wszystko od początku do końca. Od początku do końca. Bez przyspieszania. Aż do jedzenia. Aż do jedzenia, okej. Okay. Aż do jedzenia. Będziemy jeść. Już się zagotowała woda, dziadek? Dziadek gotuje wodę. Yeah. Dobra, dziadek zagotował. Ja kiedyś, słuchajcie, robiłem macę z niezagotowanej wody. Ja nie wiedziałem, że to jest takie zupełnie inne ciasto wychodzi. Zupełnie inne ciasto. Myślałem, że to... Gorącą wodę. Myślałem, że to wystarczy, wiecie, mąkę wymacać z wodą i jest maca na maca. A to się okazuje, że nie do końca. Jeszcze sól. Przesiać mąkę. Dobra. Ile tej wody? Pół szklanki mąki i świeć szklanki wody. Dobra. Ty nalewasz i ja mieszam. Dobra. Wlewamy do środka troszeczkę wody, a potem zasypujemy mąką. Żeby się nie poparzyć, czyli delikatnie robimy. Mieszamy. Tutaj łyżką najpierw, tak? Tak. O, ule. Psi. Nie wylewa się woda. Dzisiaj mieszamy, słuchajcie, na jedną macę robimy takie proporcje. Raczej się jedną macę robi pojedynczo. Ze pewnych względów, zaraz zobaczycie. Nie ma tak, bo to trzeba o odpowiedniej temperaturze to ciasto potem, że tak powiem, wymamrotać i tak dalej. A jak się zrobi tak wszystko ciasto naraz, a potem wszystko naraz, to nie wychodzi. Jak się hurtem zrobi, tak? Jak zrobimy większe proporcje, nie? To nie wychodzi. A, i żeby nie było, że kobiety są gotujące, to sorry, ale w tej kulturze żydowskiej do macy zawsze robili faceci. Tak? Powinni robić faceci już później, tak? Powinni robić faceci, więc to jest taki, to jest męski program kulinarny. Ale ja robię. Tak, ale Amerykę robi. Nie ma szkody w tym. Nie ma szkody w tym. No i teraz mi. To jest taki zwyczaj, że to mężczyźni powinni robić, ale... No, ale cieplutkie. Powiedzmy, że odchodzimy czasami od zwyczajów. Ała, przykleiło mi się to morderstwo. I co teraz robisz? Ugniatam. Ugniatasz? Ile trzeba ugniatać? Aż się robi. Aż się... Sprężysty. Sprężysty, tak? No dobra. No. To ugniatamy. Ugniatamy po cichu, tak. Ale fajne ciasto. Jest. Lepsze od plasteliny? No. Ciasto lepsze od plasteliny, słuchajcie. No proszę. Takie mięciutkie. Mięciutkie. Ała, ciepło. Ja chcę. Okej, spokojnie. Ja włączam w mące. O, i ugniatam jedną ręką. Drugą nie, tylko jedną. Drugą nie. Tylko jedna będzie do mycia potem, nie? No. Którą, prawą czy lewą? Jest tyle ciasta, żeby do ręku się mieścić. A którą ręki używasz? Prawie. Ja też prawej. Tak. Praworęcznie używają prawej, leworęcznie używają lewej, tak? No. Dobrze. Tak jest. No to jest logiczne akurat. Że prawej. Czyli słuchajcie, prawej... w tej całej wieczerzy używamy logiki, pamiętajcie. Wieczerza pańska to jest logiczna sprawa. To jest bardzo logiczna sprawa. Przyjrzyjcie się temu, czym jest wieczór cederowy. Tam jest wszystko bardzo logiczna, prosta sprawa. Tam nie ma magii. Tam jest wszystko proste i logiczne. Całe w ciastce. Trochę do mąki.
Poszedł. Mhm. Troszkę mąki. Tu. O, jeszcze. Mhm. Jeszcze trochę poszedł. Czekaj. To posypać. No, czas. Okej. Jest już całe w mące ciasto. Teraz wałkujemy. I wałkujemy, słuchajcie. Nie ten, tylko wałkujemy. Mhm. Od środka. Od środka w tą stronę. I przesuwamy, tak żeby nam jak najbardziej okrągły wyszło. Nie przyćkujemy. Jak nam wyjdzie niedoskonałe, to nic się nie stanie, ale jak najbardziej okrągłe. Spod tej ręki może być niedoskonałe. Tak, pod mojej ręki może być trochę niedoskonałe. Czyli przesuwamy, słuchajcie. Wałkujemy od środka w górę i odrobinę przesuwamy. Nie tak mocno. Nie tak mocno. Za silne ręce ma. Za mocno. Trochę za mocno. Więcej się blokuje niż mocno. Trzeba być w miarę okrągła to pizza, no, ale niektórzy są artystami. Właśnie. Przekręcaj tak. No ale no tutaj się zrobiłaś. Trochę tutaj mi uciekło ciasto. Musi podnieść dół. To wygląda jak jakiś kontynent. Czyli słuchajcie, wierzymy, że to ciasto jest okrągłe. To wygląda jak jakiś kontynent. Niezatopialny. Dobrze. Stop. Już? Tak. Posyp mąką. Słuchajcie, wiele ludzi w tym kraju nie wie tak naprawdę, czym jest to było to ciało Chrystusa, nie? Wierzymy, że to jest jakieś tam ciasto inne, a to naprawdę było mniej więcej coś takiego, co tutaj robimy. Teraz? Tak się zaczęła ta maca. Oni to cały ten wieczór i tak dalej sederowy, który był, to była jedna wielka opowieść o historii narodu izraelskiego. Teraz? Z którego się wywodził Jezus. A, uwaga, przerwałem, przepraszam, co teraz? Bierzemy widelec i nakuwamy. Nakuwamy. Oni wtedy najprawdopodobniej nie mieli widelców, ale pewno czymś nakuwali, pewno, żeby, co było? Żeby były mniejsze. Znaczy, ciasto się robią takie pecherze na nim potem i żeby one były bardziej takie, mniej, że tak powiem, duże. Bo jak nie są nakłute ciasto, to się robią duże pecherze i jest tam po prostu jest suche miejsca. Jak się ponakuwa, te pechery są takie jak czasami w typowym w tych pizzach, jest drobne, takie właśnie plameczki. Czyli nakuwamy, żeby się nie robiły pełcherze. Tak. Super. Dobrze, pozwól. Tak ciasno. Ciasno nakuwamy. I szybko. Ciasno i szybko. Możecie sobie przewinąć, my nie będziemy przewijać, my będziemy patrzeć, jak się nakuwa. To jest wszystko bardzo dokładne, słuchajcie. Bardzo dokładnie patrzcie, co się dzieje, jeśli ktoś podaje ciało Chrystusa i mówi, że to jest ciało Chrystusa. Patrzcie, co on robi na wszystkie elementy tej układanki. W oryginale mniej więcej tak to wyglądało, jak wam mówię. Musieli, słuchajcie, przed Paschą, żeby to przygotować, musieli mniej więcej coś takiego robić. Jakiś mężczyzna brał i właśnie robił mniej więcej takie ciasto. To było ciasto, które opowiadało historię narodu Izraela na właśnie pamiątkę tego wyjścia z Egiptu wtedy. Takie ciasto właśnie tak musiało wyglądać. Dobrze. I co teraz? No i teraz ciasto idzie spać. O właśnie, teraz słuchajcie, jest przedziwna sprawa, tak? Nie kładziemy tego na patelnię. Tylko ciasto idzie spać. Dlaczego ciasto idzie spać? Chodzi o to, żeby odpoczęło ciasto, żeby się uspokoiło, bo ono pracuje cały czas. Takie przykryte ciasto sobie odpoczywa. Ciasto sobie odpoczywa. Jak to się dzieje, że ciasto odpoczywa? Słuchajcie, a kto stworzył świat? Ameryka nam powie, kto stworzył świat. Bóg. A jak Bóg stworzył świat, to co Bóg potem robił? Odpoczywał. Więc ciasto co musi robić?
Odpoczywać. Brawo. Widzicie, nawet małe dzieci wiedzą, czym, co znaczy, że tak powiem, prawdziwe ciasto na macę. No, widzicie? A dzisiaj są takie duże kobiety, które pieką to ciasto, częstują tym ciastem potem mężczyźni, w takich budowlach dziwnych, i oni, słuchajcie, nie wiedzą takich rzeczy czasami. Czasami, nie wiem, ostatnio słyszałem kiedyś, że papież nawet przyznał trochę racji, wiecie, tym ludziom, którzy mówią, że to nie Bóg stworzył świat, tylko to ewolucja była i tak dalej. A potem takie dziwne ciasto robią inne. A dzieci wiedzą, słuchajcie. Naprawdę, nie. Dzieci wiedzą. Słuchajcie, dzieci. Się mieszają. Ciasto sobie odpoczywa. Śpi sobie ciasto. Śpi sobie. Czyli Pan Bóg odpoczywał po prostu. Wystygnie teraz. W siódmym dniu Pan Bóg odpoczywał. Już prawie. W szóstym dniu Pan Bóg stworzył człowieka, tak? Tak. A co znaczy siódmy dzień u Żydów, u Jezusa, to znaczy siódmy dzień? Początek tygodnia. Początek tygodnia. Czyli kiedy mamy początek tygodnia? W niedzielę. W niedzielę? No. A koniec tygodnia? No właśnie, w sobotę, piątek. Aha. Słuchajcie, w Krakowie jest ulica Poniedziałkowy Dół, bo niby w poniedziałek jest początek tygodnia. Słuchajcie, nawet nazwy ulicy mówią. Tak naprawdę powinien być Niedzielny Dół. Skoro to jest początek tygodnia, nie? No. Pierwszy dzień pracy to była niedziela, nie? Więc powinien być Niedzielny Dół. No właśnie. A mamy ulicę Poniedziałkowy Dół. Aczkolwiek, wiesz, no to często ja tam, wiesz, mam takie starcia z chrześcijanami tak zwanymi sobotowymi, czyli tymi, którzy uważają sobotę, ale że z Hiszpana, ale ja mówię, no wiesz, Jezus jakby zniósł wszystkie konwenanse. No zniósł nawet wszystkie konwenanse, tak naprawdę, nie? 13 nakazów, to wszystko wypełnił, tak? Nawet nie jest jeszcze wypełnił, tylko wykonał to. I w tym momencie, jeżeli ktoś z rozmawia ten temat, czy to w soboty będą być, czy w niedzielę, to mówię, no tam, gdzie jestem, tam, gdzie jest zbór, zbór w jakimś dniu ma moment, kiedy się zbiera. Społeczność święty, społeczność wybrana, tak? Dokładnie, mogą się zbierać jakikolwiek, to jest nieważne, czy środa, czy czwartek, poniedziałek, niedziela, czy tam sobota, jest to dzień święty. I tutaj nie ma co kruszyć kopii o to, gdzie znaczy którego dnia. A jeszcze nam, Piotrze, opowiedz, bo jest taka ciekawa rzecz, bo w kościele czasami katolickim jest uznawane, że w piątek został Jezus ukrzyżowany, a w niedzielę zmartwychwstał. Nie jest mówione, że 3 dni leżał w grobie. No. Jak się dzieje, że to wychodzi 3 dni? Bo tego ludzie nie wiedzą. Od piątku do niedzieli? No, spieszyli się z ukrzyżowaniem Chrystusa, że był ukrzyżowany go przed wieczorem piątkowym. Bo w piątek wieczorem zaczyna się szabat. I w tym jest tajemnica. No. Czyli w piątek wieczorem tak naprawdę zaczyna się już kolejny dzień. Wiesz, to znaczy chodzi o to, że w zwyczaju takim żydowskim na przykład martwe ciało nie mogło być wystawione na pokaz publiczny, tak jak na przykład na krzyżu w piątek wieczór. Wiesz, no, trzeba było takie ciała usuwać. No to też tak, wiesz, takie czyli trzeba było ciało usunąć przed piątkiem wieczorem. Tak, ale to wszystko. Musieli go zdjąć z krzyża przed piątkiem wieczór. No i złożyli go w grobie. W zasadzie tylko przykrytego, tak? Nie przygotowanego pogrzebu. No właśnie, przygotowanego pogrzebu, tak, że ciało było nacierane wonnościami, między innymi wigą. Obmywane, nacierane wonnościami, dopiero zawijane, nawet zaszywane czasami w takie płótna lniane. Między innymi taki całun turyński, to jest takim płótnem. Ale no, faktycznie, jest to, tak wygląda, jakby to był prawdziwy. Znaczy tak, ja nie wiem. Ale wierzę, że tak jest. Tak, ciasto mam. A jeszcze ja bym chciał powiedzieć, bo tak nie wspomniałem tego, co chciałem mówić, że u Żydów dzień zaczynał się wieczorem. Po prostu, no tak. Przed szabatem, czyli przed ostatnim dniem tygodnia, przed odpoczynkiem, czyli przed piątkiem wieczorem, bo to już był ostatni dzień. Noc, dzień się zaczynał wieczór, a noc to jest już następny dzień. Po prostu, nie? Teraz uwaga, chyba musimy sobie, że tak powiem, nasz współczesny, że tak powiem, kamień nagrzać. Dawniej to pewno robili na kamieniach, więc nawet w sumie jest taka faktura kamienista, więc nagrzewamy patelnię. Gorąca patelnia, nie? Tak, chwilkę zajmie się. A ciasto sobie jeszcze śpi. Ciasto śpi, ciasto wstaje. Zaczyna być, słuchajcie, pierwszy dzień tygodnia. Ostatni dzień tygodnia minął. Odkrywamy ciasto. Świt nadszedł, rozjaśniało się wszędzie. Już można? Dobrze. Tak. No. Ważne jest to, jakby podnieść ciasto, tak, żeby nam się nie rozerwało.
Mhm. Jest cienkie. Pół szynkę na ciasto. Mhm. Tak. O. I teraz wracasz. Uwaga. O nie, z panem. Uwaga, uwaga. Dziadek z wnuczką się bawi, uwaga. Jest! Dobra. Jest gol! Gol! Trochę taki zawinięty gol, ale jest! I teraz czekamy. No i co? Czekamy, aż się spali, czy aż się zrobi? Ja się zrobił, jak się spali, będzie niedobre. Tak? Tak jak wczoraj dziadek spalił. No. Były takie spalone brzegi, aż czarne. No. I moje spalił, moje pierwsze też spalił. Jak się dziadek zagaduje, to nie można dziadka zagadywać. Nie wolno. Uwaga, patrzymy. Już? Nie zagadujemy. Już dziadek? Chyba jeszcze chwilę, nie? Chyba tak, ale tylko ty umiesz tak podrzucać i łapać patelnię. Pamiętajcie, że to nie jest ciasto na szybko robione, bo już minęło 20 minut, tak? A my jeszcze nie zrobiliśmy jednej macy. A robiliśmy wszystko zgodnie, że tak powiem, z jakimiś tam przepisami. Przepisami? Znaczy pewnie jak wychodzili z Egiptu, było to na szybko jakoś robione, trochę szybciej, tak? No ale już później w tradycji... Prawdziwy chleb się robi, jak jest na kwasie, to musisz przygotować ciasto, to ciasto wyrasta. Mm. Wiesz, trwa to mniej więcej godzinę, dwie godziny, dopiero ciasto się pieczy. Ciasto się pieczy jakieś tak mniej więcej od 50 minut. A to na drożdżach, nie? Chyba mówisz teraz. Nie, na zakwasie, na drożdżach. No, na drożdżach, na zakwasie. Mm. Bo na zakwasie to kiedyś robiłem, to rosło prawie cały dzień, czy pół dnia. Mhm. Dwie godziny to zmieniło, no, Ty podrzucamy, uwaga. Jeszcze chwilkę. No podrzucaj, bo zaraz się spali. Nie, już będzie dobrze. Dobra, ja robię swoją mini maskę. Robię swoją mini maskę, o. Uwaga. Znalazłam taką mini i... Cię tam trochę za mało jeszcze przypaliło, chyba, gdzie takie było tutaj. No co, myślę, że to chyba tylnie swoje robić, żebyśmy jej nie przytali. Patelnia jeszcze nie leżała, dobrze, a tu robimy drugą mini macę. Tak, o, mini maca, będzie się potem piec, zanim się będziemy robić drugą macę, to wtedy będzie się ta mini piec. I po co jest taka mini maca? Żeby ją zjeść, takimi mini sztućcami. Aha, okej. Okay. I teraz nakuwamy mini macę, żeby była dobra, nakuwamy moją mini macę. Wczoraj też zrobiłam minimacę, pamiętasz dziadek? Słuchajcie, tam na wieczorze sederowym dzielili się chlebem i winem, zdaje się, 4 razy. I to chyba to, co Jezus powiedział, że oto moje ciało i moja krew, to zdaje się, o ile dobrze pamiętam, to był czwarty podział chlebem i winem. Dlaczego? Każdy podział chlebem i winem był na jakąś pamiątkę albo proroctwo czegoś. I czwarty podział, zdaje się, o ile dobrze pamiętam, to musicie sobie sprawdzić, bo żeby was nie pomylił. Wpiszcie sobie wieczór sederowy. Ja nie jestem w tym aż taki, że tak powiem, obeznany. To są tradycje żydowskie już ściśle. I jak sobie wpiszecie, jest jeden podział chleba i wina właśnie na moment, gdy było powiedziane, że to jest na moment przyjścia Mesjasza, tak? I w tym momencie Jezus powiedział, kiedy był ten, co roku to robili na proroctwo przyjścia Mesjasza, że przyjdzie Mesjasz, Jezus w tym momencie powiedział, oto moje ciało i oto moja krew. Czyli tak naprawdę powiedział, że... Że jest Mesjaszem, nie? Przyznał się po prostu, nie? Że jest Mesjaszem. I od tamtej pory rzeczywiście wyznawcy Chrystusa dzielili się chlebem i winem, właśnie wspominając tę chwilę, że to jest Mesjasz, że ten, że tak powiem, o, tak powinno wyglądać właśnie, ten podział chleba i wina, tak? Który Jezus zrobił na koniec, że to jest to, że On jest Mesjaszem. I tak naprawdę, jako wierzący Chrystusa, że On był Synem Bożym, wyznajemy Go jako Zbawicielem, dzielimy się właśnie tym na pamiątkę. To jest Jego ciało, tak? I pijemy wino. To ciało i wino tak naprawdę było wydane za nasze grzechy, żeby nas zjednać z powrotem z Bogiem. Uwaga! Mamy macę, a teraz się piecze moja mini. Mamy macę. Dobra, zaraz trochę ostygnie, będziemy smakować, tak? I sprawdzimy, czy jest dobra. A teraz moja mini maca się przyda. Teraz mini maca, uwaga. Jeszcze mini maca, słuchajcie. Taka maleńka. Dziadek, obracam. Ja obracam. Taka maleńka mini maca, słuchajcie. Dlaczego ja obracam szpatułką? Gdzie moja szpatułka? Pokażcie, zobaczcie, jak wyglądała prawdziwa maca. Taka mniej więcej była, no trochę większa była niż taka mini. No teraz są czasami takie mini gdzieś, widziałem ostatnio. U mnie.
Dobra. Otworzę sklep, który się nazywa Mini Mace. Sklep Mini Mace. Dobra, chyba testujemy, sprawdzamy jak smakuje. Jeszcze chyba przyciepło, wiesz? Musi przystygnąć. Żeby się nie spaliło. Dobra, żeby Mini Mace się nie spaliła. Obracamy. No dobra. Piękna jest Mini Mace. Piękna Mini Mace. Dobra, ja już wezmę Mini Talerz. Nie, Mini Talerz. Jest tam Mini Talerz, znajdziemy. Znajdziemy Mini Talerz. To trzeba Mini Talerz mieć. Uwaga. Jest Mini Talerz, proszę bardzo. O, idealny na Mini Mace. Mini Mace. Dawaj na Mini Talerz Mini Mace. To? Potrawa dnia. Potrawa dnia. Mini Mace. Ja ją zjem sobie. Ty zjesz Mini Mace? Później, bo na razie jest gorąca. Gorąca Mini Mace. Nasza już jest ostudzona, można już jeść. No nie. Tak do 8 już można wsadzić. Tylko spróbuję. Spróbuję. Jak smakuje? Dobre. Dobre? Trzeba sobie już chleba się nie kroi, tylko się rwie. Słuchajcie, szabasowego chleba się nie kroi. Dlaczego? Taka tradycja. Dokładnie. Ale wam powiem coś. Bo jak budowali świątynię, przepraszam, bo to jest takie dobre, że ja muszę kawałek zjeść. Jest naprawdę dobra. Jak budowali świątynię, słuchajcie. Dawid budował świątynię, tak? I sam jego syn. Dawid planował. Dawid planował. Jak on miał? Ten najmądrzejszy król. Salomon. Świątynię Salomona zbudował. I słuchajcie, tam było powiedziane, że nie wolno w świątyni używać metalowych narzędzi. Nie może być w świątyni dźwięku metalowych narzędzi. Więc wszystkie kamienie, które były oczesywane na miejscu kamieniołomu i brane do świątyni już gotowe. Nie wolno było dźwięków narzędzi mieć w tym. Tak samo tej macy nie wolno było używać do niej żadnych metalowych narzędzi. Żadnych metalowych narzędzi nie było. Dla mnie to jest takie piękne proroctwo, bo Jezus jest napisane, że jest naszym kamieniem węgielnym w nowej świątyni, tak? I wiecie, tylko Jego ciało w tej nowej świątyni było potraktowane metalowymi narzędziami. Były gwoździe, była dzida, włócznia i tylko tam były metalowe narzędzia. To był jedyny kamień w świątyni, tej Salomonowej, jak i naszej prawdziwej, żywej, który był potraktowany metalowymi narzędziami. Więc przyjmując Jego zbawienie, tak? Jesteśmy też już w świątyni, nie jesteśmy już tymi, że tak powiem, tym pierwszym kamieniem węgielnym. No, nie jesteśmy już traktowani metalowymi narzędziami, po prostu przyjmujemy zbawienie. Jego dziedzictwo, nasze dziedzictwo w Chrystusie. Chciałbym według całego przymierza, nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, tak? Jem moją Mini Mace. Jezus powiedział, zburzcie tą świątynię, a odbuduję ją w 3 dni. I mówił o swoim ciele. Tak, i rzeczywiście, słuchajcie, to jest jak proroctwo Jego ciała, tak? I teraz robimy to na pamiątkę, jakby cienie rzeczy przeszłych i przyszłych. Cienie rzeczy wszelakich, po prostu. Tak. Po prostu, zwyczajnie cienie rzeczy wszelakich. Ciężko mówić, że trzeba się, bo czas też Bóg stworzył. No dobra, to tyle. Jeszcze zobaczcie, jak to smakuje. Sprawdźcie tu minę. To jest moja Mini Mace. I ją też zjem. O ja! Nie jest zasłona. Nie jest zasłona. Idealna. Dobra. No to dziękujemy. Maca zrobiona. Zróbcie sobie sami. Fajna zabawa. Trzymajcie się.